nigdzie. Przewodnik o Malborku, który opowiada wszystko. To ja myślę, że was zainteresuje. Więc mamy zamek, tak? Mamy zamek na górze. To jest naturalna góra. 17 metrów nad poziom otoczenia. Przepraszam, ja biorę na której idę. No, potężne mury, prawda, fosy i tak dalej. I ten naturalny walor obronny w postaci bagien. No, to jest taka kapitalna rzecz. Czyli jedyna, ta główna część obrony na zamku, to są te dwie potężne 23-metrowe wieże i ta wieża i ta gardziel w tym ryzalicie. Skierowany główną część obrony na wschód. To mieszkają Ruscy, proszę pana. No zgadza się, Ruscy mieszkają nie dlatego. Pana zrzucał, no, nie? No, także, i teraz co jest? Możemy tak powiedzieć. Zamek i miasto stanowią dwa oddzielne, jakby niezależne systemy obronne. To jest istotne też. I co jest najważniejsze? Nicica. Nicica to miasto, które zostało zbudowane na garnkach, tak? Czyli termiczna warstwa izolacyjna. Termiczna warstwa izolacyjna, 650 lat temu. Drewno, piasek, glina i taki jakby gliniany garnek i pali miodonicę. Jasna sprawa, rozumiemy. Oj, popatrz, jak jest ciemny, pokażę teraz wieczór. Wykopaną tego tyle, ile pan zarysuje. No raczej mamy prawo przypuszczać, że to nadal może być w tej ziemi, prawda? Tak jest niedużo, tak jest, nie wiem, ile. 200 sztuk tego mamy. Ja jestem specjalistą od tego badania mechaniki ludzkiej, prawda? Prawdopodobnie nie pamiętam. Ja powiem tak tylko, może jeszcze w kwestii archeologii. Mówi tak, pana, a co pan o tym opowiada? Panie Kajzer, a ja wierzę, że ja nic nie opowiadam, ja się na tym nie znam. No, to bardzo dobrze, bo pana widzę, że pana był mnie na archeologii pruskiej, to izolacyjna to jest rzeczywiście chluba. To jest coś nadzwyczajnego. Ponoć miasteczko Akwitanii Wian, ta się nazywa to pierwszy przykład, a drugie Neidenburg, tak? Bo Nicica od 45 roku, do 45 Neidenburg. Od 1381 miasto, prawda? Z nadania przez Wienricha von Kniprodze. Herb, o, i teraz powiem Państwu coś ciekawego. Herb rycerski Nicicy, dziki mężczyzna, mamy prawo przypuszczać, że jest to wizerunek Prusa. Miecz, lilia, symbole rycerskie, winorośl, dębina kanadyjska, to jak tam artysta widział, prawda? To profesora Kołakowskiego trzeba było zapytać, nie? Co on tutaj widział, jak artysta. Ale, Państwa, to była ziemia tak zwana sasińska. Imieniem pruskim, które zostało podbite przez krzyżaków. Dlaczego? Bo wszędzie jest napisane, że oni na około 100 lat przed przybyciem krzyżaków zniknęli z powierzchni ziemi. Zniknęli. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Zaraza, pomór, teraz często jakaś mega potyczka, albo część udała się do Mazowsza, część do Galindu. Tak jest. Można? Można. Aha, przepraszam. Jak byliśmy na górze, widzieliśmy Nicicę, a tu mamy Najdębie. Przenosimy się w historii, prawda? Bardzo ciekawa rzecz, zwracam to uwagę turystom i co by trzeci łapią się, bo mówię, to jest plan Neidenburga, no tak to zrozumiałem, miasto niemieckie do 45, prawda, czyli wszystko się wykaza. Mówię, tylko proszę spojrzeć na datę wykonania. No, prawda? Jak 11 lat po wojnie nazywano to nadal Neidenburg? No jasne, on nadal istnieje jako Neidenburg. Po prostu Niemcy robią tak dużo, mam tych atrakcji, prawda? Mamy wspaniały zamek. Miasto bardzo poważnie zniszczone, ale oczywiście głaz, największy głaz narzutowy na Mazurach. Proszę sobie przypominam, że to erotyk. Eratyk, o. Erotyk i to mi się kojarzy, nie? Ale nie, żadne skojarzenie. Nie. Kowie służący w wojskach tam gdzieś mazowieckich, prawda, czy służący w ogóle u polskich szlachciców, nie ważne. W każdym razie ci Tatarzy się pojawiają. Wspomina o tym Gregorowi. Pod Nicicą, na mury miejskie by białogłowy, mężczyźni, dziatwa, prawda, wszystko przerażone. I wśród tej ciszy byli niejaki Jan Nowak, tak się nazywał. Nie Hans Nowak, tylko Jan Nowak. I ten Nowak, ponoć wybitna postać, posiadał dwóch fajek. No to tak, posiadał dwie fajki, jedną taką z nosem zieloną i potrafił ją wciągać ten deseń, nie? A drugą fajkę palił. On wystukując tą fajkę palącą się na murze, odpalił ląd od armaty, która stała obok. No i tak ula armatnie wystrzeliła, potrzebowała stronę Tatarów. Rąk miał namiot wodza tatarskiego rozbity przy kamieniu i zabił go na śmierć, nie? W związku z powyższym na murę natychmiast wyskoczył pan burmistrz i powiedział tak. Pojmać tego cymbała i go powiesić, nie? No bo przecież on prowokuje Tatarów, tak? Nowak był, mimo że był posiadaczem dwóch fajek, to był bystry facet, schował się do gnojówki. Siedział w gnojówce, to wyobrażacie? No, wytrzymał tam 3 dni, no oczywiście na drugi dzień burmistrz już nie szukał Nowaka, żeby go powiesić, a szukał go jako bohatera, prawda? Żona go tam podeszła do własnej zimy, no nie ważne. Myślę, że Nowak uratował Nicicę. Zachwyczone jak widzą. Teraz tak, wiecie jak się nazywa nasz dyrektor? Z Domu Kultury? Paweł Wódłowski.
kłamstwo. Od reko zrobił swoją jeszcze jeden. Wszystko po wydarzeniu. Nie lepsz. Tak jest. To im wykonanie. Słuchajcie, ja doczytałem, nie wiem na ile to jest prawda, ale podejrzewam, że jest to fakt. W Polsce nie zachowała się poniżona zbroja średniowieczna. Potem Rosjanina fajnie po polsku mówił. I tak oczywiście poskarżyłem mu, prawda, że mówię, no niestety nie mamy w Polsce żadnej oryginalnej zbroi średniowiecznej, prawda? A on mówi do mnie, mówi, uśmiecha się, już widać, nie? Że szutnik, czyli żartowniśmy, przyjeźdź do nas do Sankt Petersburga, u nas tego pełno. To sobie wyciągnijcie wnioski z tego. Tutaj się za kutumu Ben. 70% rezygnuje, słuchajcie. Następna rzecz istotna. Otóż mamy w naszym województwie kapitalny, rewelacyjny, rewelacyjny. Tak, tu zachęcić, więc nasz muzeum to jest taki miszmasz. Żeby ludzie wiedzieli, że byli tu Żydacy, że jest to miasteczko mazurskie, etc. Mamy troszeczkę etnografii. Etnografii, która nie wymagała jakichś specjalnych zachodów, no bo lekko rozwijamy, prawda? Oni się czują też o tyle ważniejsi. Ale proszę Państwa, tu występuje jedna rzecz absolutnie rewelacyjna. Znowu dzięki turystom. No właśnie, do miodu! Proszę Państwa, dobrze, to karpie nie? Dobrze, dobrze. O i o to mi chodzi. Słuchajcie, pralka firmy Schmidt z końca XIX wieku. Absolutnie rewelacyjne urządzenie. W Polsce ludzie tego nie widzieli. Wiecie, na czym polega fenomen? Że już 120 lat temu te pralki były automatyczne. No, to ta cywilizacja tutaj pokazuje swoje oblicze. Otóż automat to była ta pani, która by poruszała. Nie, pani moja. Uruchamiamy wirnik. Wirnik kręci się tak jak skok kołka, czyli nie dookoła, a w lewo, w prawo, w prawo. Do tego modelu można było montować takie wyrzymaczki. Ta wyrzymaczka akurat nie jest zbyt dobra, bo jest produkcja amerykańska. Powinna być niemiecka, jak zwrócili uwagę, to jest niemiecka. Korek spustowy do wody. No i jest to urządzenie, powiedziałbym, kompletne. No tak, kompletne. No i... Trzeba było podać kobiety i mężczyzny. A teraz już nie bardzo. Fartuszki założą. Zapuszczone się. Ale nie papy. Ach, kurczę, ale pani, mogła pani mówić. Mielibyśmy znowu ubawić. Oczywiście, jest to naczynie do palenia kawy, proszę Państwa. Ta palarka, niesamowite urządzenie. Ja karteczkę zlikwidowałem 10 lat temu, jak zauważyłem, że nie wiem. Ja robię quiz, prawda? Tak, ja robię quiz. Nie wiem. Turyści z Niemiec od razu, tak jak pani. Bardzo często również turyści z Pomorza czy z Śląska takie coś już wiedzą, że to taka bardzo fajna, bardzo fajna. Takie, jakieś tak szósta klasa. No takie trochę, no ja wiem, no i też tu porozmawialiśmy. Ja wiem, no mieszczuchy, a do czego to służyło? A oni, słuchajcie, to było wszystko wyreżyserowane. Oni wyreżyserowali, ja. Wypchnęli takiego. Taki pucołowaty, no taki amureczek, taki fajny, taki srystą. I tak, no. A to jest, mówi, urządzenie zaczepne, ogromne, używane na zabawach ludowych. I wiecie co? I tamci patrzy się, stoją, nie? I się śmieją z kończywyki. Osne, myślę, my. Zaraz mamy... No, myślę, że... Ale